Dzień dobry, dzisiaj jesteśmy w Loży Masońskiej z rolnickim historykiem, tak, z dawnej, z rolnickim historykiem, dyrektorem Muzeum Miedzi, ale tu nie o tym akurat mowa. Mowa o Sekretach Legnicy, drugiej książce, która się ukaże już w piątek. Pozwoliłem zacząć sobie od końca, a dokładnie od ostatniego zdania w książce. Druga część Sekretów Legnicy zabierze cię w wyjątkową podróż po nieodkrytych miejscach, pozwoli poznać zaskakujących ludzi, wziąć udział w historycznych wydarzeniach. O jakich wydarzeniach mówimy? W jaki czas się przenosimy? W czasie średniowiecza, magii, smoków, historia najnowsza? Nie, jest podobnie jak w pierwszej części Sekretów Legnicy. Piszę o tym, co jest mi najbliższe, czyli o ostatnich 200 latach. Wiek XX, wiek XIX, nie znajdziemy tam historii związanych tutaj z księstwem legnickim czy legnicko-brzeskim. Opisuje różne historie, tak jak powiedziałeś, opisuje postacie, opisuje miejsca, które w jakiś ciekawy sposób wiązały się właśnie z tym miastem w wieku XIX bądź XX. Czyli nie jest to jakieś spójne wydanie, jedna taka długa narracja, tylko raczej jakby zbiór kilkunastu, kilkudziesięciu różnych opowieści. To są niezależnych, różnych bohaterów. Tak, w drugim tomie znajduje się 31 artykułów, nie wiążących się ze sobą, jedynie poukładane są niejako w sposób chronologiczny, o ile na to mogłem sobie pozwolić. I tak wędrujemy przez różne historie, aż po prawie współczesność. Wiele osób się bać, że książka się tworzy, to będzie pełna dat, nazwisk, chronologii, ale tutaj czytam fragmenty przynajmniej tego. Wprost w swojej narracji agentów amerykańskich wprowadzasz kaczawę, która jest bezlitosna, zabójcza i to wcale nie chodzi o czas PRL-u, który wszyscy pamiętamy dobrze. Wprowadzasz tutaj wiec wyborczy Hitlera między innymi, jest ucieczka prezydenta, wypadek kolejowy. Wiele tych ciekawostek w różnym temacie przede wszystkim. Koncepcji serii, bo Sekrety Legnicy ukazują się w ramach serii łódzkiego wydawnictwa Księży Młyn. Koncepcją tego wydawnictwa jest, aby w krótkich tekstach przygotować ciekawostki o danym mieście, o których dotąd mało wiadomo, prawie nic nie wiadomo, bądź gdzieś funkcjonują jako legenda, plotka. Stąd też pomysł, aby parę takich historii, które gdzieś tam podczas swojej pracy... Jakieś przykłady może tych historii. No tu wspomniałeś o powodzi, tak? Wszyscy jak pada hasło powódź w Legnicy, to powiedzmy 1977, ewentualnie 97. Bo to pamiętają. Tak, bo to pamiętają. Ale w 1907 roku także przez Legnicę przyszła wielka woda, która zalała dużą część Kartuz, tak, która pochłonęła ze sobą też ofiary śmiertelne. O tym no, nie pamiętamy. Tak? To jest coś, co się działo dawno temu, ponad 100 lat temu, przed wojną. O tym nie miał kto nam opowiedzieć. O tym opowiadają jedynie źródła, do których docierają my, historycy. Prawda? Ale twoja tutaj narracja, opowieść jakoś zbogacona jakimiś zdjęciami archiwalnymi, jakimiś obrazami tej sytuacji, to jednak mamy 100 lat wstecz, tak? Coś znalazłeś tutaj w tej materii? Tak, zaletą tego wydawnictwa jest to, że szukając tematu do pisania, musiałem się zastanowić nad ikonografią, czy ja do tego artykułu konkretnego będę miał ciekawe zdjęcia. A w przypadku powodzi sprawa była o tyle prosta, bo legnicki fotograf, Paul Frylich, fotograf, który też był wydawcą, niczym paparazzi ze swoim aparatem ruszył nad brzegi Kaczawy i fotografował te zniszczenia, których ona dokonała. Więc w tym przypadku to zadanie miałem uproszczone. Gorzej było na przykład opisując treść niektórych raportów CIA, które zostały opublikowane w internecie parę lat temu, związanych właśnie z naszym miastem. No to już miałem trudność z pokazaniem fotografii ówczesnego lotniska z lat 50., prawda? To czy było... rozumiem, że ci agenci amerykańscy się stąd, że to była mała Moskwa i dowództwo radzieckie, to tak, chodziło, dokładnie. To była siedziba Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej.
to był okres, koniec II wojny światowej, kiedy ten świat zaczął dzielić się na dwa bloki. Tak, wschodni, zachodni, komunistyczny, imperialistyczny. Wywiady zaczęły się przenikać, a Legnica jako siedziba tak ważnych tutaj, ważnego dowództwa też stała się obiektem zainteresowania. Zadaniem służb specjalnych jest to, że strony są tajne, mało o tym wiemy, tak. Więc na co udało ci się natrafić? Ile tych agentów znalazłeś w Legnicy? Czy się oni zajmowali w tamtych czasach? Do końca z tych raportów nie wynika, czy nie wynika ilość agentów. Nie wynika, czy to byli agenci gdzieś tutaj sprowadzeni, czy to byli miejscowi, którzy za jakąś opłatą te informacje przekazywali. Jedynie możemy domyślać się, bo przy opisie lotniska czasami te opisy lotniska są bardzo szczegółowe, że tak musiał być ktoś, kto z tym lotniskiem miał do czynienia na co dzień. A czasami te opisy raportów są bardzo śmieszne, gdy opisuje się, że gdzieś tam na południu Legnicy budowana jest wielka huta, fabryka uranu, tak? A my wiemy, że to... I ten raport powstał kilka miesięcy po tym, jak oficjalnie odlano w dzisiejszej hucie miedzi Legnica pierwszą miedź, prawda? To ówcześnie wiedzieli, że tam jest miedź, a ktoś tu się domyślał, że to może być fabryka uranu, prawda? No, czasami są mało precyzyjne, a czasami są bardzo precyzyjne, ale ciężko wywnioskować, kto był tym informatorem. Są też wątki polityczne tutaj u ciebie. Pierwszy prezydent ucieka z Legnicy, drugi rozstrzelany. Mamy też gościa z Niemiec. Wtedy to były Niemcy. Tak, te czasy pionierskie, powiedzmy, nadal są tematem dużego zainteresowania nas, historyków. Rzeczywiście opisuje postać Władysława Stasierskiego, pierwszego prezydenta Legnicy. Postać dosyć trochę bardziej już mityczną. Mało kto go pamięta w Legnicy, mało po sobie śladu zostawił. To był człowiek, który tutaj do Legnicy trafił z Wielkopolski, otrzymał urząd prezydenta Legnicy, no ale no, przerosło go stanowisko. Równoczesny pobyt Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej. Przyszedł moment w lipcu, kiedy Rosjanie dali kilka godzin Polakom, łącznie z urzędnikami, mieszkańcami, na opuszczenie swoich siedzib, mieszkań. Zalinie Kaczawy, dobrze pamiętam. Tak, na drugi brzeg Kaczawy. No i pewne momenty go przerosły. No i opisuje tą jego historię, opisuje to, co się z nim stało dalej, ponieważ dotąd nikt nie wiedział, jaka była jego historia. Okazało się, że on wrócił do tej Legnicy. On jeszcze oczekiwał zapłaty tutaj od wojewody za czas zatrudnienia w Urzędzie Miasta. Ale wszystkiego nie chciałbym zdradzać. Chciałbym tu czytelników namówić do lektury. Wystarczy tylko tyle, że kolejny prezydent został rozstrzelany, ale to pewnie też wyjaśnisz, co się tam wydarzyło. Tak, tu opisuje historię Władysława Dybowskiego, wiceprezydenta miasta, który w 1947 roku, który w 1946 roku został aresztowany, w 1947 roku został stracony w więzieniu mokotowskim. To historię, którą już znamy bardziej, ponieważ parę lat temu w Legnicy obchodziliśmy rok Władysława Dybowskiego, ja byłem autorem wystawy w Muzeum Miedzi poświęconej jego osobie, stąd tutaj postanowiłem, że to też będzie ciekawa opowieść właśnie która może fajnie tutaj korespondować z innymi opowieściami. Okej, mamy wojnę, mamy politykę, mamy kataklizmy, ale też mamy normalne życie. Mamy Legniczanie nad wodą, mamy miasto ogórków między innymi, mamy Okinie w Legnicy. Tak, bo oprócz takich tematów sensacyjnych, tajemniczych, jest trochę obyczajowości, tak? Chciałem przedstawić to miasto sprzed 100-150 lat, jak one, ta codzienność w tym mieście, jak się kreowała. Chciałem pokazać w okresie międzywojennym, jak wyglądała sprawa kąpielisk legnickich. Jakieś ciekawostki udało mi się odnaleźć, które opisałem. Opisałem też historię powstawania poszczególnych kin
W Legnicy okazuje się, że za większością z nich stała jedna osoba, Richard Elfman. Bardzo ciekawa osobowość, to też niejako troszkę takie odkrycie, którym, nowe odkrycie, którym, z którym chciałem się podzielić właśnie z czytelnikami. Dotychczas, jeżeli ktoś śledzi dosyć systematycznie portal Lignis.pl, który też prowadzę, to część z tych historii na pewno wyda mu się już znanych. Tak, tak, tak. Miasto Okurków, przepis kolejny podałeś legnickiej potrawy. Tak, w pierwszej części opisałem Lignitzer Bomben, czyli legnickie bomby, smakołyk taki na słodko, tym razem co innego. Legnica też była nazywana przed wojną miastem ogórków, więc była takim zagłębiem ogórkowym, więc gdzieś tam udało się wyszperać stare przepisy na przygotowanie właśnie legnickich ogórków, które też dwa takie przepisy znajdują się w książce. Jest tylko kupić i nie robić ogórki po legnicku. Ostatnie tak. Jeszcze pytanie co do bohaterów twojej książki. Plotki głosiły, może była jakaś propaganda, że jak był u nas Adolf Hitler w mieście, że go pogonili wręcz legniczania. Ty twierdzisz inaczej, jak to wyglądało? Znaczy, te informacje nie udało mi się zweryfikować, więc wręcz wątpię, że taka sytuacja miała miejsce. Ja opisuję... Ale spotkałeś się z tym, że... Tak, spotkałem się, jest w literaturze, gdzieś to się pojawia, że gdzieś tam Hitler przyjechał, jeszcze jako mało znany polityk, został pogoniony, uciekał. Ja nie spotkałem, nie w źródłach szukając tej informacji, nie znalazłem jej potwierdzenia. Ale za to opisuje pobyt Hitlera w Legnicy w czasie wiecu wyborczego w 1932 roku, kiedy w Legnicy przyszło go słuchać 40 tysięcy osób. To był gorący dzień. Wówczas Hitler miał trzy takie wiece wyborcze w ciągu tego dnia. Po Legnicy pojechał do Wałbrzycha, jeszcze zdążył w Gliwicach być. I opisuje to, co tu się działo w Legnicy, o czym mówił. I to, co się działo już parę miesięcy po jego wyjeździe, tak? Jak tu jego imieniem został nazwany plac, jak tu sadzono w okolicach Legnicy wiele dębów nazwanych jego imieniem. No to zjawisko też tutaj opisuje dotąd chyba nikt tego nie przedstawił. 31 różnych tematów historii. Zapewne w głowie miałeś tego więcej, no bo jak człowiek zaczyna grzebać, to wygrzebuje. Czy masz już trzecią książkę w głowie? Ja wiem, że dopiero w piątek mamy niebawem promocję drugiej książki, ale czy to już jest zebrany materiał, czy jakieś tematy przynajmniej i coś dalej u ciebie w głowie? W 2015 roku powstała pierwsza część. Wówczas nie myślałem, że to będzie pierwsza część. Myślałem, że na tej książce się zakończy. Dostałem propozycję napisania drugiej części. Gdzieś tam po drodze jakieś nowe pomysły się pojawiły. Część tematów musiałem na nowo wyszukać. Jakbym wiedział, że będą dwie części, może inaczej bym rozłożył pewne akcenty, bo w pierwszej części są na przykład trzy artykuły lotnicze, a w drugiej części tylko jeden. Może bym to inaczej rozłożył. Ale jest taka fajna historia, kiedy w grudniu 2015 roku miałem podobne spotkanie autorskie w Galerii Piastów. Wówczas podszedł do mnie znajomy i pyta się, a czy widziałeś taki pomnik gdzieś tam, nie? I pojechałem, zobaczyłem ten pomnik, okazał się, że ma dużo wspólnego z Legnicą, no i już te tematy do następnej części same zaczęły się rodzić, tak? Ludzie zaczęli do mnie też przychodzić z różnymi historiami, tak? Pojawił się Diabeł, tak, u którego teraz gościmy, więc to też był pomysł, żeby opisać historię loży masońskiej, loży Pitagoras na trzech wysokościach, która swoją siedzibę ostatnią, taką oficjalną, miała właśnie w tym budynku, w tym gmachu, w którym się teraz znajdujemy. Okej, więcej zdradzać nie będziemy. O tym zapewne powiesz w piątek już. Myślę, że uda się powiedzieć w piątek, przypomnij gdzie, o której godzinie? Mam nadzieję, że nie będzie pechowo. Piątek 13, godzina 18 w patio Galerii Piastów. Serdecznie zapraszamy. Naszym rozmówcą był Marcin Makuch, historyk, dyrektor Muzeum Miedzi. Dziękuję.